W jaki sposób powinien wyglądać proces projektowania strategii komunikacji marki, jakich błędów wystrzegać się na etapie wdrożenia i co jest kluczowe przy tworzeniu strategii komunikacji? O tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem Danielem Kotlińskim, strategiem w Tigers. Daniel, poprzez swój autorski program warsztatowy, pomaga klientom we wdrożeniu strategii komunikacji, w przejściu przez proces jej tworzenia, i właśnie dlatego postanowiłem zaprosić go. Do dzisiejszej rozmowy, ponieważ jest jednym z lepszych specjalistów w Polsce od tego tematu, jakich udało mi się poznać i z jakim miałem okazję współpracować. Zaczynamy. Cześć Daniel. Cześć Dawid, siębanko. Na początek wydaje mi się najtrudniejsze pytanie, jakie nas w ogóle czeka, tak na rozgrzewkę, więc zakasaj rękawy. Czym dla Ciebie jest strategia? Czy to strategia marketingowa, czy komunikacji marki? Jak w ogóle to rozdzielasz? Bo ja w naszej branży spotykam się z bardzo różnymi, nawet definicjami, nie wspominając już mhm. o metodykach. Zresztą pisaliśmy o tym chyba na LinkedInie mhm. ostatnio w komentarzach. Czym dla Ciebie jest strategia? Super, bardzo fajne pytanie. Uwielbiam je i cieszę się, że od niego zaczynamy, bo rzeczywiście to uspójnienie tych pojęć jest kluczowe i niezbędne do tego, żebyśmy, żebyśmy mogli dać wartościowy insight naszym słuchaczom i widzom. Więc najkrócej rzeczy ujmując, dla mnie strategia jest sposobem. Przemyślanym sposobem osiągnięcia celu, na którym nam zależy. Strategia powinna odpowiadać na, na dwa pytania: czyli przede wszystkim, co zamierzamy zrobić i jak zamierzamy to, zamierzamy to osiągnąć. Bardzo bliskie jest mi podejście i koncepcja w ogóle Richarda Rumelta, autora popularnej książki Dobra, dobra Strategia Zła Strategia. W której to Rumelt dzieli się koncepcją rdzenia strategicznego. On to nazywa Strategy Kernel po angielsku, więc można to tak swobodnie przetłumaczyć jako rdzeń strategiczny. I on uważa, że każda strategia, i teraz niezależnie czy rozmawiamy o strategii biznesowej, marketingowej, wojskowej, strategii kraju czy instytucji każda strategia zawiera te same trzy elementy, czy powinna zawierać te same trzy elementy, czyli porządną diagnozę sytuacji, aby dobrze zrozumieć na czym polega wyzwanie, z którym się mierzymy. Pewnie w trakcie dzisiejszego spotkania jeszcze trochę sobie więcej o tym porozmawiamy, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. W każdym razie przede wszystkim diagnoza, następnie ogólna recepta, czyli koncept na to, co zamierzamy zrobić, żeby sobie z danym problemem poradzić. I na końcu spójne działanie, czyli konkretne plan, małe kroki, które nas do realizacji tego głównego celu doprowadzą. I teraz, okay. i teraz jeżeli chodzi o, o to, jak to zinterpretować w kontekście właśnie biznesowym, to dla mnie te, te trzy poziomy, strategia biznesowa, strategia marki i komunikacji są ze sobą spójne i wszystkie tak naprawdę Wszystkie te strategie muszą przejść przez ten ciąg przyczynowo-skutkowy, prawda? Od diagnozy przez receptę po, po spójny plan działań. Natomiast oczywiście na poziomie biznesowym pytanie, na które chcemy sobie odpowiedzieć, brzmi, jaki model biznesowy powinniśmy przyjąć, czyli innymi słowy, w jaki sposób będziemy zarabiać pieniądze. Aby utrzymać się na rynku, czy pobić konkurencję, czy zostać liderem kategorii. I to jest pierwsze pytanie, na które sobie próbujemy odpowiedzieć, i wokół tego szukamy, wokół tego budujemy strategię. Jeżeli schodzimy na ten poziom strategii marki, to pytanie brzmi, w jaki sposób powinniśmy się ustawić względem konkurencji, czyli jak to się mówi, spozycjonować, aby, aby nasz model biznesowy zadziałał i żebyśmy mogli zrealizować nasze cele finansowe. I tutaj, um, pomocnym do sformułowania takiej strategii marki, um, może być narzędzie, które z angielskiego nazywa się Positioning Statement. Um, I to jest, um, można powiedzieć, fraza, która zmusza firmę do, czy markę um, do odpowiedzi na pytania. Jaki segment, w jakiej kategorii produktowej funkcjonuje? To pytanie jest banalne być może na pierwszy rzut oka, ale bywa dużo trudniejsze znalezienie na nie odpowiedzi niż się wydaje. Oj, nie jest. A jest decydujące, bo, bo określenie kategorii, w której funkcjonujemy jest informacją dla konsumenta, z czym ma nas porównywać, prawda? Więc to jest super istotne, żeby świadomie wybrać pole gry, na którym chcemy funkcjonować jako marka. Zatem, jaka kategoria, e, jaki konsument, czyli jakbyśmy scharakteryzowali grupę docelową, do której chcemy dotrzeć nie, z produktem, na jaką potrzebę tej grupy docelowej odpowiadamy e, i w jaki sposób na poziomie produktu e, nasza usługa czy nasz produkt właśnie wyróżnia się na tle konkurencji. Znaczy, jaki jest po prostu nasz wyróżnik. E, I oczywiście, e, formatek do tego, żeby na te pytania odpowiedzieć, jest, 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 jest bez liku, jak, jak, jak zauważyłeś. Natomiast uważam, że jeżeli, jeżeli słucha nas teraz, na przykład osoba, która zastanawia się nad stworzeniem takiej strategii marki, to w takiej absolutnej wersji minimum, ale wystarczającej do codziennego funkcjonowania, powinno być znalezienie odpowiedzi na te cztery pytania. Jasne, że warto też zastanowić się w dalszej kolejności nad tożsamością marki czyli jaki charakter wypowiedzi, komunikacji, jaki charakter wizualny nasza marka powinna przybrać, żeby w tej kategorii, którą sobie wybraliśmy, efektywnie konkurować. Natomiast nie chciałbym i inaczej zachęcałbym do tego, żeby się nie rozpraszać na archetypy, właśnie tożsamość marki i tym podobne kwestie, zanim nie przepracujemy porządnie odpowiedzi na te cztery pytania, o których powiedziałem. Kategoria konsument, potrzeba i wyróżnik. I finalnie schodzimy do tego, do tego w najbardziej operacyjnego poziomu, czyli tej strategii komunikacji, która, w ramach której powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powinniśmy być postrzegani przez konsumentów. Aby od nas kupowali na koniec dnia. Nie? I zatem strategia komunikacji dotyczy stricte tego, stricte percepcji, postrzegania, postrzegania nas na tle konkurencji, czy też postrzegania w ogóle całej kategorii przez konsumenta, ponieważ to, w jaki sposób konsumenci postrzegają kategorię, Również wpływa na to, jak my powinniśmy się komunikować. Dla przykładu mogę powiedzieć, że na przykład w branży smartfonów niezwykle istotne jest inwestowanie w merchandising, czyli w wizualne, fizyczne wystawki w sklepach typu, no w sklepach z, elektro, z elektroniką. Natomiast prawda jest taka, i wszyscy to w branży wiedzą, że konsumenci nie kupują telefonów raczej w większości w tych sklepach fizycznie, zamawiają je z internetu. Natomiast inwestuje się bardzo ciężkie pieniądze w to, żeby te wystawki budować, ponieważ klienci przychodzą oglądać tam produkty. I to jest pewien wymóg kategorii, który, który musimy wziąć pod uwagę, ponieważ mhm. być może konsumenci nie będą interesować się markami telefonów, które w ten sposób. Nie działają. To jest tylko przykład, który pokazuje, że, że, że nie chodzi tylko o percepcję marki, którą buduje czy którą kreuje, ale chodzi też o, czasami trzeba wziąć pod uwagę, to jak percepowana jest kategoria i co z tego wynika dla nas. Jest to szczególnie istotne dla marek, dla firm, dla usług, które kreują nowe rynki. W takich sytuacjach. Czy nowe usługi, prawda? W takich sytuacjach konsumenci nie do końca w ogóle wyobrażają sobie, jak dana nowa usługa, jakaś rewolucyjna, innowacyjna mogłaby działać, do czego służy, i wtedy dużo ważniejsze od kreowania własnego wizerunku jest zbudowanie w ogóle wizerunku, kategorii i wytłumaczenie ludziom, no, do czego dane rozwiązanie służy. I takim przykładem może być aplikacja Slack, która dzisiaj wydaje się już wszystkim, a przynajmniej wszystkim ze środowiska zawodowego, gdzieś tam pracującego, często w zespołach rozproszonych, czymś oczywistym. Jest to komunikator, czat do rozmowy między pracownikami, natomiast zanim Slack się pojawił, to nikt sobie nie wyobrażał, że można by się komunikować inaczej niż przez maila, prawda? Mhm. Więc, więc to jest taki przykład tego, że i Slack zrobił olbrzymią robotę w zakresie marketingu, właśnie kategorii, tłumacząc ludziom, dlaczego maile to jest wiecie, poprzednia epoka i nie warto, z nich, nie warto z nich korzystać. Już kończąc, przechodząc przez te trzy etapy tych strategii od biznesowej przez marki po komunikacji, niezależnie jakich narzędzi użyjemy, zawsze musimy dokonać dobra Dobrej diagnozy, zaproponować receptę i zaplanować konkretne kroki, które pomogą nam cel zrealizować. Myślę, że można to trochę porównać do tego, co robi. Co robi lekarz, prawda? Kiedy do niego przychodzimy, kluczowe zanim w ogóle przepisze nam jakieś konkretne rozwiązania, leki, jest, jest diagnoza, po prostu. Zrozumienie dobrego problemu. I kiedy lekarz ustali, co może nam dolegać, to może zarekomendować na przykład leczenie farmakologiczne albo leczenie jakiegoś innego typu. I jeżeli tu mamy zgodę, to dopiero później przechodzi do przepisania na przykład konkretnych tabletek i rozpisania, w jakim trybie powinniśmy je przyjmować. No, nie? I mniej więcej do tego też sprowadza się strategia. I, I tym ona jest dla mnie. I podsumowując, strategia jest sposobem na osiągnięcie celu. Musi być unikalna, tak samo jak każda firma ma swoje unikalne problemy w swoim otoczeniu konkurencyjnym i tak dalej, e, więc nie może być generyczna. Musi, musi, musi wprost wynikać z wyzwania, z którymi się mierzymy. Okej, okay, w pełni się z Tobą y, zgadzam, podpisuję się y, pod tym, co powiedziałeś. E, Zapytam jeszcze o tę diagnozę, bo wydaje mi się, że to jest kluczowy fragment, gdzie już można się na dobrą sprawę wyłożyć, i wtedy te pozostałe kroki, jakby kaskadowo działa to tak, że też jakby nie przyniosą rezultaty, bo jest zła diagnoza. Mhm. W jaki sposób wy podchodzicie do właśnie mhm. tej diagnozy? Kiedy przychodzi do Was klient, to od czego zaczynacie? Jasne. Tak. Pewnie zależałoby to od tego, czy rozmawiamy z klientem, którego, którego kategoria jest nam gdzieś tam bliska, znana, mieliśmy może jakieś casey, czy też nie. Ma to tylko znaczenie w tym sensie, że, że pod to dobieramy zestaw narzędzi i proces właśnie diagnostyczny, powiedzmy. Podstawowe obszary analizy, natomiast niezależnie od tego, czy mówimy o marze, którą znamy, czy nie. Podstawowe obszary analizy obejmują zazwyczaj w naszym przypadku przynajmniej analizę właśnie kategorii, konsumenta i produktu, który... No, który mamy promować na koniec dnia tą strategię, no nie. Mhm. Dlatego tak na marginesie istotne jest wcześniej mieć dobrze sformułowaną strategię marki, czyli wiedzieć w jakiej kategorii działamy i tak dalej. No bo teraz naszym zadaniem będzie analiza właśnie tej kategorii, analiza tego konsumenta, którego wcześniej sobie zdefiniowaliśmy, i finalnie dobre zrozumienie produktu i kontekstu, w jakim on funkcjonuje. Więc to tak na marginesie nie, nie, niezwykle istotne jest, żeby nie przeskakiwać do strategii komunikacji, zanim nie odpowiemy sobie na te fundamentalne pytania z poziomu strategii marki. I teraz tak, mogę powiedzieć o, o, o tym, co możemy badać w ramach tych poszczególnych trzech obszarów kategoria produktów konsumenckich Co? Mnie nawet bardziej, bo myślę co, to to, to to jest jakby do znalezienia w internecie, nie? To jest do znalezienia nawet na, na moim kanale. Bardziej mnie zastanawia jak. Bo ja na przykład z zaczynam każdą współpracę od warsztatu strategicznego, który trwa 4-6 godzin. Jadę jakby do siedziby firmy i rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w marketingu, z handlowcami, którzy są najważniejsi jakby w trakcie mm. tej rozmowy, czasem też, też z zarządem. Mm. E I to jest dla mnie duża kopalnia wiedzy odnośnie klientów, ich motywacji jakby do zakupu, ich obaw. E i tych rzeczy to, to po hmm. prostu nie wiem handlowcy rozmowa z nimi nie ja w taki sposób pozyskuję informacje o produkcie to też jakby i research w internecie ale też rozmawiam jakby z, z ludźmi którzy w danej firmie pracują czasem zaglądam na hmm. produkcję i tego typu rzeczy bardziej mnie zastanawia to w, w jaki sposób wy pozyskujecie informacje w jaki Jasne. sposób też w sumie nie wiem osoba z działu marketingu bądź właściciel firmy może pozyskać te informacje, o których ty mówisz. Mhm. Jasne. E, więc okej, okay, teraz lepiej. Jeśli zrób... to nie jest tajemnica, oczywiście. Nie, nie, żadna tajemnica. Ja e, też z tego szkole, więc, więc dla mnie to jest y, jak najbardziej okej. Okay. Robię wszystkie te rzeczy, o których ty powiedziałeś, czyli rzeczywiście w tym procesie strategicznym, o którym może też za, za chwilę pogadamy, jest taki element warsztatowy, gdzie rzeczywiście ta, z, z mojej perspektywy, stratega kontakt z klientem. W sensie firmą, która potrzebuje strategii, nie jest opcjonalny, i, i oczywiście jest, jest to dla mnie pierwsze źródło informacji. I wszystkie te źródła potem w firmie, prawda, dział sprzedaży, dział produkcji i tak dalej, jasne, wszystko zależy od kontekstu, ale, ale, ale to tak. Natomiast oprócz tego, e, no po prostu absolutnie elementarnym źródłem wiedzy są konsumenci, klienci, którzy daną usługę czy produkt tak, kupują tak, albo tak, zamierzają tak. zakupić. I teraz e, uważam, że m, kontakt z właścicielem firmy, dla którego projektuję strategię, marki, czy komunikacji, czy jakąkolwiek jest obligatoryjny, ale często niestety on jest niewystarczający. To znaczy, prawda jest taka, że niewielu przedsiębiorców dobrze rozumie swoich klientów i co też czasami wręcz paradoksalne, niewielu tych właścicieli biznesów ma w ogóle kontakt z tym, z tym klientem. Nie pół jeżeli prowadzisz firmę usługową i sam tych klientów obsługujesz i rozmawiasz z nimi. Natomiast często zdarza się tak, że na przykład jest firma, która sprzedaje przez pośrednie kanały dystrybucji, na przykład nie wiem, sprzedaje kawę w w hipermarkecie, no nie? ta mhm. firma nie ma pojęcia o swoim konsumencie, nie wie kto podchodzi do tej półki, w sensie mówię właściciel na przykład czy brand manager i w takich sytuacjach no po prostu najlepszym źródłem są badania i teraz te badania dzielą się na jakościowe i ilościowe i my wykorzystujemy oba te narzędzia w zależności od tego na jakim etapie, na jakim etapie um, tej pracy strategicznej jesteśmy i szerzej na jakim etapie w ogóle rozwoju jest marka czy ma w ogóle jakąkolwiek świadomość sytuacyjną, że tak powiem, i czy przeprowadzała kiedykolwiek jakieś badania ilościowe, czy też nie? Ja to sobie dzielę, można sobie wyobrazić drzewko. Mhm. I to drzewko zaczyna się od odpowiedzi na pytanie, czy dopiero szukam pewnych hipotez. Co do tego, na czym może polegać wyzwanie firmy. E, czy też już mam na to jakiś pomysł i teraz chcę zweryfikować, czy to jest prawda. E, jeżeli dopiero jestem na etapie szukania tych hipotez, no to przeprowadzam badanie jakościowe. I teraz te badania jakościowe można podzielić znowu na dwie grupki dane bezpośrednie czyli uzyskiwane bezpośrednio od konsumenta i metadane czyli dane które znajduje o konsumencie już istniejące zastane gdzieś na przykład w sieci i teraz żeby wygenerować te dane bezpośrednio od konsumenta można stosować wywiady pogłębione grupy fokusowe czy moją ulubioną obserwację uczestniczącą polegającą na tym że niejako wcielasz się trochę w klienta i ja na przykład wystartowałem w Run Magedonie e, pierwszy raz w życiu e, po to tylko, kiedy pracowałem nad strategią dla Run Magedonu, żeby poczuć na własnej skórze, e, co to znaczy być Run Magedończykiem, e, ale też, żeby posłuchać, o czym rozmawiają uczestnicy tego, tego wydarzenia tam bezpośrednio podczas eventu, prawda? E, jak zmienia się wyraz, żeby zobaczyć, jak zmienia się wyraz twarzy po pierwszym, a po szóstym kilometrze osób, które startują, mhm. bo to, Super. to jest coś, czego, czego nikt mi nie byłby w stanie Opowiedzieć, gdybym sam tego nie przeżył. Więc ta obserwacja uczestnicząca i ona wymaga trochę kreatywności, natomiast, bo, bo to jest dosyć oczywisty przykład, ale zdarzyło mi się też na przykład odwiedzić sklep, w którym sprzedawane były produkty mojego klienta i porozmawiać przez godzinę ze sprzedawcą w tym sklepie, który rzucił mi kompletnie inne światło na produkty, które mój klient sprzedaje, gdzie ten mój klient przed, wiesz, w samych superlatywach widział swoje produkty. Dlatego, potem... dlatego właśnie mówię o kontakcie z handlowcami, z działem sprzedaży, bo oni wiedzą dużo więcej.

Ci, którzy siedzą przed komputerem nie? i nie mają komputera. Więc, więc to wyjście w ogóle z biura, z salki, czy gdzie tam nad tą pracujesz, też bardzo fajnie robi dla, 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 w, ramach tej, w ramach tej recepty, ponieważ możesz usłyszeć rzeczy, których nigdzie indziej nie wyczytasz. Nie? Hmm. E, można przeprowadzić wywiad z ekspertem danej branży. Można zorganizować warsztat, na który zapraszamy konsumenta i wspólnie z nim na przykład przerabiamy jakiś problem. On uczestniczy de facto w projektowaniu przykład, jakiegoś rozwiązania. E, hmm. Czy, czy, czy technika polegająca na tym, że umawiamy się z klientem, że na przykład przez tydzień, dwa miesiące, zależy o czym rozmawiamy, klient w jakiś sposób loguje, czyli zapisuje, rejestruje swoje na przykład odczucia. I to można zrobić w taki sposób, że codziennie uzupełnia na przykład ankietę, która zadaje mu te same pytania, na przykład pod koniec dnia, albo nagrywa storisa codziennie, czy, czy, czy robi sobie zdjęcie. No wszystko się zależy od kontekstu. Chodzi mi o to, że, że w ten sposób pozyskujemy dane od, od konsumenta. Więc to są dane bezpośrednie. Te metadane, no to, to jest to wszystko, co uda nam się znaleźć. Najczęściej w internecie, ale nie tylko. I tutaj mówimy o wynikach badań akademickich. Naprawdę mamy mega w dzisiejszych czasach ułatwiony dostęp do, do, do wiedzy, do masy badań, które zostały zrobione, więc naprawdę w wielu przypadkach badań robić nie trzeba i mówię tutaj z perspektywy marki, ponieważ istnieje mnóstwo, mnóstwo danych łatwo dostępnych, z których możemy znaleźć ciekawe insighty. ale oprócz tego, wiesz, różnego rodzaju opracowania statystyczne, literatura przedmiotu, tak, czyli jeżeli działam w branży, dajmy na to nie wiem, marketingowej, no to, no, czy strategicznej, no to staram, no to czytam książki o tym temacie, żeby lepiej zrozumieć, jak się pewne rzeczy nazywają, Prawda, jak się formułuje, jakie są koncepty, itd., itd. Raporty konsumenckie, też źródło fajnej wiedzy, jest ich pod dostatkiem bezpłatnych, można również płatne opracowania, takie właśnie robione pod konkretną branżę kupować. Czy analiza konkurentów taka taktyczna, tak? Przeglądam ich komunikację, ich stronę udaję klienta, który wiesz, składa do nich zamówienie, żeby sprawdzić, jak mm -hmm. wygląda ich proces sprzedaży. Analityka na stronie internetowej też bywa fajnym źródłem wiedzy, która podpowiada mi trochę, w jaki sposób klienci konsumują kontent na, na, na stronie, co może być fajnym źródłem do tego, żeby postawić pewne hipotezy. W każdym razie badania i pewnie jeszcze parę takich metod moglibyśmy wymienić, natomiast to, m, zmierzam do tego, że badania jakościowe dają ci taką właśnie świadomość sytuacyjną. Nagle zaczynasz mhm. rozumieć, o co warto zapytać, na co warto zwrócić uwagę, e, co może być istotne i co może odgrywać rolę w przypadku danej, 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 danej marki, dla której pracujemy. I kiedy mamy mhm. pewne, pewien już obraz, no to możemy przejść do etapu weryfikacji hipotez i przeprowadzić badania ilościowe. I te badania ilościowe możemy znowu bezpośrednio pozyskać, na przykład realizować Badania ankietowe z zewnętrznym podmiotem. I tutaj przy okazji muszę powiedzieć, bo istnieje też sporo stereotypów i mitów na temat tych badań ilościowych robionych przez, przez agencje badawcze. Ja naprawdę nie mówię tutaj agencji typu Nielsen czy GFK, które na pewno grube miliony biorą za takie badania. Naprawdę na rynku jest sporo podmiotów, które są w stanie za kilkanaście tysięcy złotych przeprowadzić bardzo dobre, w sensie miarodajne badania na reprezentatywnej grupie klientów i w, i, i w ten sposób na przykład przetestować pewne hipotezy, które stawiamy po badaniu jakościowym. Czyli na przykład w badaniu jakościowym może się okazać, że klient wspomni, że, że kupuje produkty w określony sposób, na przykład chodzi tylko do sklepu, albo robi to tylko przez online. I to może być dla nas jakaś ciekawostka, którą chcemy sprawdzić, czy ona ma znaczenie w większej grupie. I to na przykład będzie, będzie hipoteza do sprawdzenia w badaniu ilościowym. Więc więc też zachęcam do tego, że przynajmniej raz w roku tak, takie badanie robić. Bo te, bo te wnioski są po prostu potem już no niepodważalne, no nie, no nie ma nic więcej mhm. poza, 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 e, poza takim, takim, takim badaniem. E, ale, ale też, żeby takie badania ilościowe zrobić, można wykorzystać metadane znowu, taką metaanalizę, e, czyli możemy sobie policzyć, dajmy na to, e, wzmianki o marce nie? versus wzmianki o konkurencyjnych markach w kategorii. Nie, to może być też jakiegoś rodzaju badanie ilościowe bez wsparcia profesjonalnego podmiotu e, i bazujące na danych zastanych, na pewnej analizie. No I e, do tego się to właściwie sprowadza. No i Oczywiście wszystko zależy od zadania właściwych pytań, bo to tak naprawdę treść tych pytań może nas finalnie doprowadzić, naprowadzić na trop tego, na czym powinniśmy skupić naszą uwagę w kontekście marketingu, komunikacji, żeby nasza firma osiągała cele biznesowe. Tak. Pełna zgoda. Ok, teraz drugie pytanie, które mi chodzi od razu po głowie, już dotyczy bardziej tego etapu, który się rozgrywa po diagnozie. Mhm. Często z klientami poruszam temat, często klienci też do mnie z tym przychodzą, z tematem niszy. Jak się do tego zabrać, jak to znaleźć, czy w ogóle jest jakaś metodyka, żeby to znaleźć, czy to powinno wynikać jakby z DNA firmy, czy jednak powinno być Trochę zrobione na podstawie tej diagnozy. E, jesteś w stanie w ogóle odpowiedzieć na takie pytanie? A mógłbyś jeszcze raz sformułować pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiem. E, jak znaleźć niszę na rynku, mm -hmm, taką percepcyjną, okay. nie? O tym, o, o mm -hmm. tym mówię. Taką komunikacyjną. E, jasne, jasne, rozumiem. E, wiesz, co, no, mm, marki. Zawsze porównywane są w, kon w kontekście swojego otoczenia konkurencyjnego. Tak? Czyli mhm. zróbmy eksperyment myślowy. Gdyby w danej kategorii istniała tylko jedna marka, no to trudno byłoby mówić o tym, czy ona jest unikalna, czy nie. No po prostu byłaby jedyna. W momencie, mhm. w którym pojawia się drugi, na przykład konkurencyjny kategorii, no to już możemy mówić o tym, czy, coś, czy dana cecha produktu jest unikalna, czy nie jest unikalna. No nie? E I mówię o tym, dlatego że to właśnie ta analiza konkurencji i dobre zrozumienie, tego, co się dzieje na rynku i danej kategorii. Może otworzyć Ci pomysł na to, jak Ty powinieneś się pozycjonować. Czy istnieje jakiś, jakiś schemat, uniwersalny model na to? Nie sądzę. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem i to po prostu wymaga obserwacji, pewnego zmysłu i takiego myślenia analitycznego w tym sensie. Mogę podać przykład, bo była taka sytuacja, kiedy zgłosiła się do nas marka, która chciała wejść do nowej kategorii produktowej, miała fajne doświadczenie, dużą rozpoznawalność w pokrewnej kategorii. Natomiast natomiast tej, do której chciała wejść tak stuprocentowo to nie za bardzo. Mhm. No i po, pewny, po po tak właśnie paru tygodniach analiz i, i, i badania tego tematu doszliśmy do wniosku. Że ta marka nie może wejść do tej nowej kategorii i konkurować z obecnymi tam konkurentami, bo zostanie po prostu zmiażdżona. Nie? To nie, nie ma mhm. szans, żeby, i też przy tych budżetach, które ona miała, żeby ona była w stanie się w tej kategorii wypozycjonować na lidera. Więc zarekomendowaliśmy tej, tej marce y, zmianę w taki sposób, żeby nie mówiła o tym, że jest mistrzem y, w, tej, w, tej, w, tej, w tej konkretnej podkategorii. Tylko raczej, żeby postawiła na pozycjonowanie emocjonalne i zaczęła raczej mówić do, dla kogo jest, niż tych, co sprzedaje. Przepraszam, może to na dużych ogólnikach mówię, niestety nie mogę zadać szczegółów, ale wpadliśmy na to dopiero wtedy, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że próba zajęcia jakiejś istotnej pozycji w tej, w tej właśnie niszy nie będzie możliwa bez wsparcia gigantycznych budżetów, na których nas nie było stać. Mm. To nas, że tak pamiętało, nam impuls do zastanowienia się: ok, to jak możemy przeformułować, Tą kategorię czy tą niszę, w taki sposób, żeby, żeby jednak um, odróżnić od konkurencji, nie, nawet nie odróżnić, tylko w ogóle z nią nie rywalizować tak bezpośrednio, a raczej zająć obszar, który, który ta konkurencja pomija. I gdzieś tą pozycję udało nam się znaleźć. I czy się to jest pewnego rodzaju eksperyment myślowy. To znaczy, my zachęcamy klienta do tego, żeby on na nas spojrzał w taki sposób, jaki myśmy właśnie wymyślili, ale to nie znaczy, że ta podkategoria istnieje, że tak powiem obiektywnie. Mhm. To jest wszystko właśnie kwestia percepcji i zamodelowania odpowiednio tej percepcji. Okej, okay, czyli ten etap pierwszej diagnozy trzeba bardzo mocno jakby go przejść intensywnie, żeby w ogóle. Na tym późniejszym etapie, coś przyszło do głowy. Tak, wiesz, to, w wiesz, tak mi przychodzi do głowy, że najważniejsze to odpowiedzieć sobie na pytanie, co robimy inaczej niż inny, niż, niż mm -hmm. in, w sensie niż konkurencja. Nie? I to próba właśnie rozgryzienia tego problemu, moim zdaniem, popchnie cię, drogi słuchacz, droga słuchaczko, do, do zastanowienia się, OK, to może w takim razie wypadałoby w ogóle przedefiniować kategorię, w której konkurujemy, bo w tej nie jesteśmy w stanie zaproponować nic unikatowego. Nie? Może, mm -hmm. tak, może tak być. Okej. Okay. Dobrze, przechodząc teraz trochę do, do tematu wdrożenia. Nie, nie, nie wiem na ile, pewnie brałeś udział też przy, przy wdrażaniu strategii, więc będziesz w stanie mi powiedzieć, mhm. e, czy, czy zaobserwowałeś, bo ja przeprowadziłem kiedyś sobie taką, m, sprawdziłem ile, jaki procent moich klientów wdrożyło strategię, którą ja dla nich przygotowałem, i jaki procent był wdrażany też, którzy, jaki procent w ogóle zaczął. To było coś koło 40% tylko. Zaczęli ją wdrażać i jaki procent dotrwało powyżej 12 miesięcy? To było 19%. Mhm. U wszystkich to na szczęście się skończyło dobrze, mhm. ale właśnie jakie problemy widzisz przy wdrażaniu strategii? Przy tym przejściu, jakby, ok, mamy dokument, przepracowaliśmy, mhm. jest za nami ten proces, teraz trzeba to wdrożyć. Mhm. A w ogóle ciekawe, że przeprowadziłeś taką analizę. Ja szczerze mówiąc nigdy... Tak, by, byłem ciekaw, dlatego między innymi teraz inaczej z klientami współpracuję zupełnie. Mhm. Super, znalazłem no. skuteczniejszy model niż, niż opracowanie dokumentu i potem próba jego wdrożenia. To ja bym chętnie się też dowiedział, jakie masz tutaj tipy, bo nie ukrywam, że, że, że no to zawsze jest wdrożenie i funkcjonuje gdzieś u nas tak trochę taki, taki żart właśnie, że co jest największym zagrożeniem dla strategii? Wdrożenie i istnieją spory, czy to jeżeli strategia jest źle wdrożona, to dlatego, że strateg tego nie przewidział, a powinien zaadresować i wiedzieć z góry jakie możliwości ma firma w związku z tym prawda, ta, ta porażka się pojawiła, czy też to nie jest odpowiedzialność stratega, znaczy on projektuje pewne rozwiązanie, ale teraz od pewnych niezależnych już od niego czynników zależy jak ona zostanie wdrożona. Pewnie, pewnie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Natomiast ja myślę, że hmm, może takie po prostu luźne przemyślenia w tym temacie, bo przyznam, że, że to jest też jakiegoś rodzaju problem, czy wyzwanie, z którym ja się mierzę, czy mierzy się też mój zespół. Mhm. Próbujemy to ugryźć. Temat jest oczywiście bardzo złożony, wszystko do tego, czy klient chce wyrażać tę strategię sam, czy przy współudziale partnera zewnętrznego, na ile ten partner zewnętrzny rozumie te założenia strategiczne itd. itd. Ja myślę, że po pierwsze rzeczywiście nie, niepomijalnym krokiem w ramach diagnozy i tego pierwszego etapu planowania Niepomijalnym krokiem jest zdiagnozowanie zasobów klienta, w ogóle tak, jego możliwości, bo na koniec dnia to, jak wspomniał ostatnio mój znajomy, od, od tych możliwości wdrożeniowych zależy de facto powodzenie strategii. Mhm. Więc nie powinniśmy zabierać się za projektowanie rozwiązań, jeżeli nie wiemy, jakie, jakimi zasobami dysponuje podmiot, który tę strategię ma wdrażać. Co również oznacza, uwaga, że po analizie zasobów powinniśmy też urealnić. Cele, które klient stawia przed strategią, bo to też się często z tym spotykam, tak, że, tak. Te, że, 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 że raczej te cele, które klient komunikuje, jako te, które chciałby osiągnąć, są pobożnymi życzeniami, które niewiele mhm. mają wspólnego z rzeczywistością, bo jak się później okazuje, no to są te takie memy, nie? że na, na wyobraźnia klienta versus budżet klienta, prawda? Tak, no, właśnie, więc, więc dobre zrozumienie, jakimi zasobami dysponuje klient na starcie, to, to, to na pewno dobry asumpt do tego, żeby ta strategia no, znalazła odzwierciedlenie rzeczywistości. Natomiast, niezależnie od tego, uważam, że i to jest też moja obserwacja, zespół, osoba czy specjalista wdrażający później tą strategię, jest takie przekonanie, że strategia właśnie w magiczny sposób rozwiąże wszystkie twoje problemy, czyli sam akt jej stworzenia tak po, Poświęcenie tak, na to tak, czasu tak. i tak dalej, już jest jakby sukcesem samym w sobie. To znaczy, i od tego momentu, czyli od następnego dnia, jak zaczniemy ją wdrażać, no to powinniśmy widzieć wyraźny, wyraźną zmianę, prawda? Tak, i to jest jedna rzecz, którą ja zmieniłem. Ja, ja, jak pytałeś, jestem ciekaw, że, że tak. jesteś ciekaw co, co zrobiłem, to to jest jedna zmiana, którą zrobiłem czyli zacząłem umniejszać rolę strategii. Nie? Ja to to wymaga od nas, czyli ode mnie, jakby od, te, od tej osoby, która u Was to sprzedaje, trochę innego podejścia do sprzedaży, bo jest trudniej, nie? bo strategia wtedy nie jest produktem sama w sobie. Ale mhm. potem zauważyłem, że na wdrożenie się to łatwiej przekłada, bo klient w domyśle wie, że ta strategia jest potrzebna. Ale nie jest kluczem. Tak, tak. Nie? tak kluczem jest tak, wdrożenie tak. potem tego. Tak, Tak, ja, ja, ja chodzę i to powtarzam, bo czasami zdarza się takie pytanie do mnie i pewnie nie tylko, e, w jaki sposób zmierzyć efektywność strategii. Nie, To jest wszystkich bardzo ekscytuje. Czy istnieje jakieś. Ja też, też mam to. Słuchaj, na, na liście pytań. No, proszę, to, to może zaraz rzeczywiście się, 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 się do tego odniosę. No, zgadzam się. Więc, więc rzeczywiście to umniejszenie roli strategii, jak to nazwałeś, ja to może trochę inaczej nazywam, ale zgadzam się, żeby, żeby uwypuklić, że to jest dopiero pierwszy krok, ważny, ale nie, niewystarczający, żeby odnieść sukces. Nie? Mhm. E, natomiast jeszcze taki, taki praktyczny wskazówek, uważam, że, że strategia powinna, powinna być też osadzona w czasie i przestrzeni. To znaczy założenia strategiczne cele. Koncepcja ok, ale, ale strategia wymaga również planu. To, to są dwie różne rzeczy, strategia i plan. Nie wolno ich używać wymiennie, ale jedno bez drugiego nie istnieje. To jest, to jest istotne I, i strateg, tworząc plan, powinien uwzględnić właśnie czas, w jakim ta strategia będzie wdrożona, czyli zaplanować harmonogram, tak? Podzielić na przykład wdrożenie strategii, nie wiem, załóżmy na to na kwartał, czy na pół roku, czy na rok, i zdecydować, co w ramach danej jednostki czasu, że tak powiem, będzie się działo i jakie milestone y zamierzamy osiągnąć, yy, po których będziemy w stanie określić, czy ten nasz koncept strategiczny ma sens, czy nie. I to mhm. też zmusza stratega, a przynajmniej powinno zmuszać stratega, do planowania strategii od razu z myślą, yy, przepraszam, do planowania kampanii, yy, czy tych rzeczy, które się w ramach kampanii dzieją, w taki sposób, żeby można było ten KPI zmierzyć. Czyli uważam, że yy, na przykład roczna strategia powinna zawierać, załóżmy, cztery duże kampanie w trakcie roku, czyli jedna na kwartał, yy, po to, żebyśmy mogli w krótkim terminie, w ramach takiej na przykład miesięcznej, czy kilku tygodniowej kampanii, ocenić jej efekt. Nie? I to daje to daje taki fajny, taki fajny, szybki informacja zwrotną, czy to, co sobie wymyślamy na, na, na papierze znajduje odzwierciedlenie, czy nie, bo bardzo trudno ten efekt i tą odpowiedź rynkową uzyskać, jeżeli wprowadzamy nową strategię bez takiego boostu, takiego, takiej, takiej, takiej kampanii, jakiegoś rodzaju. Mhm. No, ponieważ no, docieramy no, wiadomo, wszystko jest wypadkową budżetu i zasięgu, który ta strategia jakie generuje. I zdarzyło mi się pracować z klientami, którzy próbowali właśnie mm, oceniać jej sensowność po dwóch, trzech miesiącach, mimo tego, że inwestowali w dystrybucję treści, tak performance, w jakieś dotarcie do klienta, jakiś w ogóle ułamek, kwoty, w ogóle niezauważalny z perspektywy kategorii, no nie? I jak mhm. to ocenić skutecznej strategii, skoro zaledwie wiesz, promil potencjalnych klientów w ogóle się z nią zetknął, no, próba jest kompletnie niereprezentatywna. Więc ja zawsze powtarzam, że, drogi kliencie, dysponujesz jedną z dwóch walut, tutaj cytując Franciszkę, Georgiewa albo czasem, albo pieniędzmi. Jeżeli nie masz kasy tak. na, na kampanię, na zrobienie dużego blastu, zamieszania, no to musisz mieć czas, żeby, ta, ta, żeby zaocenić efekty tej strategii. Jeżeli masz ten budżet i, i jesteś gotów zainwestować w, w kampanię, to możemy wtedy w krótszym terminie powiedzieć, czy te założenia strategiczne mają sens, bo zwyczajnie zauważymy to w słupkach sprzedaży. Tak, no tu, tutaj fajnie zakończyłeś, bo dla mnie właśnie też kluczowe są te zasoby. Czasowe, czy, czy, czyli czy ktoś u nas będzie miał czas na to, żeby w to wdrożyć I ważniejsze jeszcze mi się wydają te, te ludzkie i te finansowe, nie? czyli czy, czy ja mam zespół wewnątrz, bądź też czy ja znam agencję, mm. która może mi to ogarnąć i mnie na nią stać, no i finansowe, jak ja mam budżet na wdrożenie tego. Jeszcze, jeszcze tutaj dodam, że się śmieję też, że strategia się kończy wasanie na, na dobrą sprawę, nie? Tak, w procesach, w konkretnych tak, taskach, tak, 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 nie tak. Per, per, per dzień. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dodać do tego, że, że rzeczywiście to w nas, w, w ludziach generalnie, jest opór przed zmianą z definicji, w związku z tym, strategia, która zakłada zmianę, a zawsze powinna jakiegoś rodzaju zmianę zakładać, no może budzić różnego rodzaju opory i też wewnątrz organizacji, czy, czy, czy obawy, czy to ma sens, i, i, i raczej no, ludzie mają tendencję do grania bezpiecznie. No, Trudno się temu dziwić, ale też projektując strategię, moim zdaniem ten, ten cały proces. Skoro on trwa kilka tygodni i ten kontakt z klientem w ramach jakiegoś warsztatu, to wszystko jest po to, żeby też zbudować zaufanie na linii e, strateg klient, m, mhm. po to, żeby, żeby go do tej zmiany zachęcić i przekonać. Oprócz fajnych założeń, estymacji i tak dalej, to tak czysto ludzko, że tak powiem, jeszcze to m, fajnie rozegrać. Wtedy to po prostu zwiększa szanse na powodzenie, jeżeli mamy w organizacji, dla której tworzymy strategię, mamy swojego e, adwokata czy, 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 czy e, ewangelista, jak to się kiedyś e, e, m, mówiło. Nie? Mhm. I jeszcze jedna rzecz mnie tu zastanawia, o którą chciałbym ciebie spytać, nie wiem, czy będziesz w stanie z doświadczenia powiedzieć. O zakomunikowanie tej zmiany, tej strategii na przykład do działu sprzedaży, który w wielu firmach, nie wiem, zwłaszcza w B2B, ma duże znaczenie to, czy dział sprzedaży będzie działał spójnie jakby z tym, co my będziemy marketingowo pokazywać klientowi, zanim on trafi do sprzedawcy. Mm -hmm. e, widzisz tutaj jakieś, nie, nie wiem, sposoby na to, w jaki sposób im to zakomunikować? Bo sprzedawcy mm. to często są ludzie, którzy opór przed zmianą mają jeszcze większy niż ludzie na przykład z działu marketingu. Tak, tak, znaczy no, uważam, że wszystko zależy od, od kultury, organizacji i właśnie podatności ludzi, że tak powiem, na, na, na wprowadzanie zmian. Natomiast jeżeli mamy taką obawę, że, że, że gdzieś tam możemy napotkać opór właśnie na taką ludzką materię, to po prostu zaangażować w proces tworzenia tej strategii dział sprzedaży. Czy to tak aktywnie, po prostu wspólnie z nimi się warsztatując, czy w pewnym sensie pasywnie, to znaczy na przykład robiąc z nimi wywiady przed warsztatami, a potem uwzględniając ich wnioski i prośby i oczekiwania, i pokazując im na koniec tą strategię, gdzie to znalazło odzwierciedlenie. Myślę, że, że, te, że po prostu podzielenie się odpowiedzialnością trochę za ten, za ten proces i zaangażowanie ich w to jest, jest po prostu najlepszym sposobem, bo też co prawda nie z sprzedaży, ale zdarzało mi się przechodzić na przykład cały proces strategiczny z zespołem marketingu, a potem na prezentacji strategii pojawił się prezes yy, czy szef, szef działu. Nie był przy tym procesie, nie, nie rozumiał, nie widział pewnych założeń i, i, i na końcu no, no po prostu nie kupował tej idei, nie mimo tego, że, że, że żeśmy zainwestowali w nią czas i wiedzieliśmy, że to jest dobry pomysł, nie? Więc, więc absolutnie zaangażowanie tych interesariuszy, zwłaszcza decyzyjnych jest, jest, jest kluczowe. Okej, okay. to, to, to wydaje mi się, że jest wystarczające nawet do, do, do tego. Okej, okay. jeszcze jedną rzecz mam na, na liście z pytaniami. Eee, czyli kiedy oceniać, czy strategia działa, czy strategia nie działa. Mówiliśmy trochę o też ocenianiu jej efektywności, ale też pytanie, jak często można zmieniać strategię, czy w ogóle zmieniać, kiedy, czy, mm -hmm. czy to się robi na jakiś termin? Jak te zagadnienia, jak do tego podchodzisz? Jasne. Nie ma niestety tej uniwersalnej odpowiedzi. wiesz. Podręczniku stratega na, 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 na pierwszej stronie nie ma tej informacji. Sprawdzaj weryfikuj co dwa tygodnie, co dwa kwartały, czy co dwa lata, i pewnie jest to wypadkową skali, w jakiej działamy. To po pierwsze, czyli duże firmy inwestujące duże budżety w działania marketingowe. Pewnie rozliczają strategię rocznie, strategię komunikacji, bo, bo, bo pewnie taką markową czy biznesową to jeszcze rzadziej. Więc, więc rok jest taką, powiedzmy, taką miarą, którą my też najczęściej przyjmujemy. Natomiast, oczywiście, wiesz, no, może być tak, że po pół roku wdrażania strategii, bo to co jest istotne, podczas, właśnie kiedy tą strategię zaprojektowaliśmy i zamierzamy ją wdrożyć, no to dopiero teraz, tak naprawdę, moim zdaniem, zaczyna się. Prawdziwa robota, nie umniejszając samemu procesowi, mhm. polegająca na takim właśnie absorbowaniu, odbieraniu sygnałów z rynku, które mają nam podpowiedzieć, czy ten kierunek jest dobry, czy nie. I, i, i trudno powiedzieć, kiedy przekraczamy tą masę krytyczną, że mamy już wystarczająco dużo wniosków, żeby podjąć decyzję o tym, czy iść dalej tym, tym tropem, czy też zmieniać tę strategię. Mieliśmy case naszej spółki tutaj jakby w ramach holdingu, w którym funkcjonuje również Tigres, czyli HuCiao, agencji zajmującej się game marketingiem na rynki chińskie, mm. gdzie współpracowałem z zespołem Wojtka nad strategią, kiedy ta firma powstała, więc też bardzo wczesny to był, właściwie praktycznie, kiedy powstała. I jest tak anegdotycznie, chyba mogę o tym powiedzieć. Myśmy przyjęli takie założenie. To jest firma, która po prostu pomaga europejskim wydawcom gier promować się na rynkach azjatyckich, zwłaszcza chińskim. I myśmy stwierdzili, że to, co jest najważniejsze, to musimy konsument, znaczy deweloperom gier w Polsce czy w Europie powiedzieć, że wejście na rynek chiński jest bardzo trudne. Dlatego potrzebujesz przewodnika, który cię na ten rynek wprowadzi. Pół mhm. roku próbowaliśmy z tą strategią i, i wokół tego zbudowaliśmy komunikację, bo rozmowy handlowe. I tak dalej, i po pół roku doszliśmy do momentu, w którym mamy całkiem sporo lidów, natomiast one wszystkie utykają gdzieś tam mm -hmm. i nie, nie, nie zamieniają się w klientów, ponieważ wszystkich przeraża, jaki to jest trudny, skomplikowany proces, który musi zaangażować prezesa, wiesz, dział, dział prawny, i tak dalej, i tak dalej. I zdaliśmy sobie sprawę, że kurczę, to jest bez sensu. Powinniśmy powiedzieć dokładnie na odwrót, że to nie jest żadne wielkie mhm. wchodzenie na rynek, tylko bardzo, i to, to jest akurat prawda, że w kontekście game devu jesteś bardzo szybko w stanie uruchomić działania na przykład na chińskim Steamie. To wymaga oczywiście pewnego rozpoznania terenu, natomiast nie jest to wyzwanie. I nagle zmieniliśmy po pół roku tą strategię komunikacji, bardziej pokazującą, że to jest właśnie dosyć łatwiej, lekkie i przyjemne i każdy mhm. może to zrobić bez dużych nakładów. I to dramatycznie zmieniło w ogóle narrację sprzedażową i, 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 wiesz, i sytuację finansową firmy. A to tylko okay, dlatego, to, że... ja, ja się tego trochę przyczepię, bo to jest fajne, ciekawie się rozmawia na kajsach, na, na błędach, nie? Na, mm -hmm. Najlepiej się uczy, bo, bo teraz jak to opowiadasz, to się wydaje takie oczywiste, nie? I, i pewnie dla mnie, dla ciebie już teraz i, tak. i dla słuchaczy. Ale jakby skąd wynikał ten to, że podjęliście na początku taką, a nie inną decyzję? No jakie, przekonana... jakie tam było założenie, jakby gdzie, gdzie był ten błąd? Tak, no myśmy założyli, że gdyby to było proste, to, to każdy mógłby zrobić to sam bez partnera, takiego jak my. Więc mhm. uznaliśmy i no i tych, jak na to patrzę z perspektywy czasu, no to trudno się tej logice jakby dziwić, że, że, że w związku z tym powinniśmy pokazać, że, że warto oczywiście i opowiadać o tym. Jakie fajne benefity możesz uzyskać? Natomiast nie, nie, nie powinniśmy mówić o tym, że to jest proste, no bo gdyby takie było, no to mówię, bylibyśmy zbędni w tym procesie. nie mhm. taki, taki był mniej więcej nasz tok myślenia wtedy i też okay. też jak o tym myślę z dzisiejszej perspektywy. I to nam pół roku zajęło, czy właśnie zespołowi Wojtka, testowanie tego i dojście do tych, do tych świeżych wniosków. Mamy inny case marki, która właśnie po trzech miesiącach stwierdziła, że strategia jest do Bani. Znaczy, może nie, że jest do Bani, ale zaczęła kwestionować pewne założenia, które tam przyjęliśmy. Ale jak się przyjrzeliśmy temu, co marka robi, no to wiesz, masa błędów na stronie internetowej, minimalne budżety na dystrybucję treści, na pozyskiwanie świeżego ruchu, zero jakby budowania tożsamości, zaufania do marki, a była to marka, która weszła dopiero na rynek, czyli kompletnie nikt jej nie znał, nie? więc zero takich działań influencerskich, gdzieś tam pożyczania trochę tego wizerunku i tak dalej i tak dalej i mówimy, kurczę, no w waszym przypadku to jest naprawdę za wcześnie, zanim my, um, oni się zastanawiali, czy wizja, którą przybraliśmy, wiesz, czy jakiś tam claim, hasło reklamowe to jest, to jest poprawne czy nie, albo czy w personie to powinniśmy jednak zmienić, że to jest teraz parafrazuję, mhm. e, kobieta jednak nie 25-35, tylko 35-48, nie? W sensie nie ma to żadnego znaczenia, kiedy podstawy leżą, nie? Podstawy związane z, z wdrożeniem i w ogóle jakby z otoczeniem, w którym marka sprzedaje, nie? Więc... Nie ma złotej zasady, nie ma złotej reguły. No, raczej skłaniałbym się do tego, żeby, żeby słuchać i odbierać te sygnały rynkowe i monitorować przede wszystkim na koniec dnia stan konta. Nie? No, bo dobra, dobrze wdrożona strategia w kontekście biznesowym ma przynosić kasę. Eee, może na zakończenie tylko powiem, żeby dać te przynajmniej 3-4 miesiące minimum, zanim wyciągniemy jakiekolwiek wnioski, a jak już zaczniemy je wyciągać, to, to zdajmy, zadajmy sobie pytanie, czy na pewno samo wdrożenie przebiegło bez zarzutu. To myślę też jest ważne trochę wyedukowanie klienta, ile czasu sobie powinniśmy dać na, na jakby obserwację wyników, czyli ten harmonogram, który powinien kończyć strategię znowu wracając do niego, bo on trochę też determinuje, kiedy ten wynik może przejść. I dlatego kiedy my też... powinniśmy usiąść i się zastanowić, czy to idzie w dobrą stronę, czy to idzie w taką sobie stronę, czy idzie może w złą stronę. No, no dlatego projektując strategię, przyjmij od razu, że na przykład w trzecim miesiącu albo w pierwszym jej, jej wdrażania zaplanuj konkretną kampanię, na przykład z influencerem. E, która na pewno jakiś efekt e, powinna wywołać, nie? jeżeli go nie wywoła, no to wtedy możemy kwestionować założenia strategii. Jeżeli wywoła, no to prawdopodobnie jest to wska wskazówka, do tego, że, że, że to jest dobre. W każdym razie, no, no, takie kumulowanie budżetu w krótkim odcinku czasu e, bardzo pomaga e, odpowiedzieć na to pytanie, e, czy ta strategia jest dobra, czy nie. Mhm, tak, to też prawda. No to trochę taką te techniką startupową szybko jakby zweryfikować, nie? nie, nie. nie. Aha, jeszcze tylko dodam, nie. bo zapytałeś, jak często też zmieniać strategię, bo, bo to też jest taki no, taki temat do dyskusji. Ja uważam, że diagnoza i recepta powinny być zmieniane najrzadziej i najmniej powinniśmy przy tym majstrować i raczej manipulować konkretnym planem wdrożenia, taktykami i tak dalej. Na tym poziomie ta zmiana może być dynamiczna, może, może zachodzić częściej, rzadziej. E, natomiast po to się robi ten no, złożony proces strategiczny i tą pogłębioną diagnozę, żeby tutaj mieć możliwie najlepsze wnioski, jakie, jakie się da. Nie? Więc te dwa elementy, pierwsze, bym najrzadziej e, zmieniał i raczej skupił się na manipulowaniu wdrożeniem. Mhm. Tak, zgodzę się z, z Tobą. My mhm. Myślę, że te elementy, takie najważniejsze, to, to trzeba, warto zmieniać tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz to robić, bo wymaga tego otoczenie, sytuacja na rynku. Tak. Czy... Czy jakieś takie rzeczy, które wymagają tego, nie? Dobrze, słuchaj. Mi pytania się skończyły. Chcesz coś jeszcze dodać dla, dla... szkoda? Tak, fajnie się rozmawia. Dwóch strategów, którzy w ogniu jakby próbują tych rzeczy, o których rozmawiamy, to, to byśmy mogli rozbawiać i rozmawiać. Czy chcesz coś jeszcze dodać może? Tak, żeby zachęcić do tego, jak postawić ten pierwszy krok. E, tak, tak, tak. żeby tę strategię w ogóle stworzyć mhm. e, po pierwsze myślę sobie, że nie każdy musi być strategiem i też e, to, to, to nie jest tak, że każdy może być i, i, i to z różnych powodów e, czasami kompetencyjnie może nam jakiegoś no właśnie jakiejś kompetencji brakować do tego żeby zrobić to dobrze, bo jesteśmy dobrzy w innych rzeczach albo zwyczajnie brakuje nam czasu czy przestrzeni, żeby na tym się skupić więc, e, więc najlepiej się nie forsować nie? po drugie zachęcam do tego, żeby mm, nie utożsamiać tworzenia strategii z uzupełnieniem jakichś tabelek, jakichś wzorów, szukania jakichś szablonów, strategii i tak dalej, i tak dalej, ponieważ to to nam nie załatwia sprawy. nie, Jakby Kluczowe to, ta, ta strategia mogłaby się zmieścić naprawdę w kilku zdaniach, i, i to będzie ok, więc też przestrzegam przed tworzeniem bardzo opasłych, rozbudowanych dokumentów, dokumentacji strategicznej, która później jest bardzo trudna do pracy w takiej codziennej i wdrażaniu tej strategii, więc lepiej mniej i, i dążyć do redukcji, niż, niż to jakoś specjalnie rozbudowywać. I wtedy też na pewno będzie to prostsze we wdrożeniu. I powiedziałem o tym, powiedzieliśmy sobie troszeczkę, o celach, może tu jeszcze na koniec bym dodał jedną rzecz, bo często zdarza się, po co ja mam robić diagnozę, żeby zrozumieć jaki jest mój cel, no moim celem jest wzrost sprzedaży, prawda, więc po co jakaś mm. wielka rozbudowana analiza no więc w terminologii że tak powiem strategicznej to nie jest cel wzrost sprzedaży, czy wzrost liczby zatrudnienia na przykład pozyskiwanie pracowników dla software i tak dalej, i tak dalej. To jest nadrzędny kierunek, który statek musi rozumieć, żeby wiedzieć, jakie firma ma oczekiwania względem, względem działań, na przykład na przyszły rok. Natomiast prawdziwy cel, twój, marketerze, na przykład, który masz stworzyć strategię komunikacji, wynika dopiero z problemu. I więc jeżeli wiemy, że na przykład w przyszłym roku chcemy wzrosnąć przychodowo o 50%, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co stoi nam na drodze do osiągnięcia tego celu. I to jest Aha. pytanie, które otwiera dyskusję na temat diagnozy. Nie? I zaczynamy, sobie, zaczynamy rozumieć stopniowo, co stoi nam na drodze, i teraz, jak rozumiemy, co stoi nam na drodze, o to już jest coś, czego możemy się chwycić, co jest akcjonalne, wokół czego możemy zaprojektować działania. No bo jeżeli na drodze, na przykład, stoi nam, e, załóżmy, że na LIDA odpowiadamy, przez 5 dni, a nie przez 24 godziny, tak jak nasza konkurencja, no to naszym celem jest zmniejszenie tak, zwiększenie, zwiększenie tej responsywności. I w ten sposób, jeżeli sobie zdiagnozujemy te priorytetowe wyzwania, które stoją na drodze do osiągnięcia tego nadrzędnego celu, no to um, możemy w ogóle przejść do jakiegoś działania, nie? To nas uruchamia. Także dużo łatwiej zaprojektować działania wokół konkretnego wyzwania, niż działania wokół celu, wiesz, zwiększenie sprzedaży o 20%. No bo tutaj tak naprawdę wszystko może być prawdą, e, w kontekście, mhm. jakie działania podejść się podjąć, jak i wszystko może być błędem, nie? Kluczowe to jest zrozumieć, na czym polega to wyzwanie e, i to jest taki, też taka pokusa często w nas, że szybko chcemy przeskoczyć do rozwiązań, do taktyk. Musimy urosnąć o 20%, no tak, wykorzystajmy content marketing, no nie? E, tak, ostatnio ale... czytałem albo widziałem na YouTubie, że coś tam, nie? <laughs> Jakby... U mojego e... znajomego zadziałało coś tam. No, no może tak, a może nie, nie? W sensie na czym polega problem? Jaki problem chcesz tym content marketingiem na przykład rozwiązać? Nie? Może się okazać, że mamy niską widoczność w Google i to może być diagnoza wasza. Okej, okay, no to wykorzystajmy content marketing. A może się okazać, że z Google mamy gigantyczny ruch, tylko jesteśmy postrzegani jako marka dla biednych, a chcemy sprzedawać drogi produkt, nie? No, to, no to to jest zupełnie inne wyzwanie, i tutaj działania content marketingowe może zdadzą rezultat, a może powinniśmy się skupić na zupełnie innym typie działań. Także finalnie, jeżeli mógłbym, to zachęcam do tego, żeby żeby diagnozować problemy i nie poprzestawać na pobożnych życzeniach w stylu musimy wzrosnąć o 20% czy coś w ten, czy coś w ten deseń. Tak, mega. To, to co powiedziałeś, to, 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 to jedna z ważniejszych rzeczy, jaka tu padła, więc ci, którzy tutaj dotrwają, nie będą żałować. E, ja też wyciągnąłem ważny wniosek, jak mieliśmy okazję przy jednym kęsie współpracować, właśnie z tym skróceniem samego tego dokumentu strategicznego, mm -hmm. tak jak nazwijmy, do, do mniejszej ilości stron, i to też robi fajną robotę, bo to też nie przeraża aż tak bardzo klientów. Tak. tak. E, i, I rzeczywiście łatwiej jest to wdrożyć, więc tu jakby publicznie Tobie za to dziękuję. I dzięki też za rozmowę. Bardzo fajne wnioski, bardzo fajnie odkryłeś, jakby myślę, temat strategii komunikacji. No, i dziękuję Ci raz jeszcze za, za czas i za to, że, że takie konkrety tutaj dałeś. Dzięki, dzięki Dawid za zaproszenie, dzięki za świetne pytania i myślę, że, 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 że moim celem było przede wszystkim uprościć ten temat i trochę go odczarować, bo wokół tego tematu strategii funkcjonuje naprawdę dużo, dużo mitów. Zachęcam też do śledzenia mnie na Linkedinie, łatwo mnie znaleźć, tam, tam sporo się dzielę insightami i wiedzą, taką właśnie z pierwszej linii frontu, że tak powiem, z pracy stratega. Jeżeli Was ten temat zainteresował, to, to zachęcam i jeszcze raz dzięki Dawid, pozdrawiam Ciebie i, i słuchaczy. Ja słuchaczom po, pomogę i wrzucę w opisie link do Twojego profilu i też link do Twoich warsztatów, bo, bo jeszcze mnie tam nie było, ale będę. Ale po feedbacku, jaki od uczestników leci, to już też widzę, że śmiało mogę link w opis wstawić i nie będę Dzieci się, się. Jak najbardziej. E, dzięki ci, Daniel, za rozmowę. Dzięki, do zobaczenia. Jeżeli interesują Cię tematy związane z marketingiem, sprzedażą, strategią, to zachęcam Cię do pozostawienia subskrypcji, gdyż co piątek publikuję tutaj wideo, w trakcie którego pokazuję, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Trzymam mocno kciuki za Twoją strategię komunikacji. Mam nadzieję, że nasza rozmowa w jakiś sposób przełoży się na to, że usiądziesz do tematu strategii, czy to ze mną, czy to samodzielnie, czy przez warsztaty z Danielem, który bardzo mocno Tobie polecam. I mam nadzieję, że widzimy się przy okazji kolejnych odcinków strategicznych piątków. Cześć!